40-letnia Justyna ma patent na to, jak jeść do syta i nie przybierać na wadze. Nie widać po Justynie, że wie, jak tego dokonać. No, nie widać, bo Justyna od dzieciństwa walczy z nadwagą. Kilka lat temu zwątpiła w odchudzanie i teraz już walczy tylko o to, żeby nie przytyć. Dlatego stosuje zaleconą przez dietetyka i sprawdzoną dietę 1700 kalorii. I zjadając tyle, co prawda nie chudnie, ale wcale też nie tyje. Tyle, że Justyna zjada dużo więcej, ale żeby utrzymać swoje puszyste 89 kilo i żeby nie przytyć ani grama więcej, stara się nadwyżki spalać od razu. Jak to działa w praktyce? Otóż, jeśli na przykład Justyna ma ochotę skubnąć sobie jogurt na trzecie śniadanie, którego nie ma w jadłospisie. Ponieważ ochota na przekąskę naszła ją w pracy, więc spala tak, jak pozwalają warunki, czyli na przykład wykonując trucht do oddalonej o 15 metrów lodówki. Kolejne 4 kalorie spala zamaszyście i wielokrotnie otwierając drzwi do lodówki. Potem znów trucht w drodze powrotnej i kilka przysiadów koło biurka. W trakcie spożywania posiłku też nie próżnuje. Skąd Justyna to wszystko wie? Przecież to oczywiste. Z internetu. Tam właśnie znalazła tabele kaloryczne oraz wiedzę, jaką ilość ćwiczeń należy wykonać, żeby spalić kaloryczne smakołyki. A jeśli znajdzie ją smak na coś solidniejszego niż tylko jogurcik, przejmuje dokumenty od całego działu księgowości i pieszo nosi je do działu HR, oddalonego od jej biurka o 4 piętra. Należy docenić wysiłki Justyny. Jeżeli już nie może się powstrzymać przed zjedzeniem dodatkowego posiłku, to fakt, że próbuje te kalorie spalić, jest jak najbardziej korzystny. W domu sprawa ma się podobnie. Dziś Justyna postanowiła usmażyć w ramach Tid Meal naleśniki, za którymi przepada. Dieta dopuszcza zjedzenie 2, ale ona zamierza zjeść 3, czyli w boczki by mogło wejść dodatkowe 170 kalorii. Ale Justyna tradycyjnie stara się temu zapobiec. W tym celu zamaszyście i bardzo długo miesza ciasto na naleśniki, a patelnię obciążyła ziemniakami, co przy intensywnym podrzucaniu pozwala jej spalić jakieś 20 kalorii. Jeśli natomiast przy okazji wykona 100 wymachów obciążoną patelnią, to traci kolejne 30. Żeby w te aktywności włożyć większy wysiłek, z pomocą starych rajstop wykonuje serię skłonów. A potem w trakcie zawijania naleśników wymachy nogami. Prosimy bez chichotów.